co pańskim zdaniem najważniejsze w tym expose było? Które punkty dla pana najistotniejsze? Dwie sprawy i bezpośrednio ze sobą związane, czyli rodzina i normalność. To, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Polski ostatniej kadencji sprawił, że Polacy znowu czują się u siebie w swojej ojczyźnie jak w domu, że nie bawimy się w żadną inżynierię społeczną. Były rzeczy, które mi się rzeczywiście spodobały. Na przykład była rzecz, która, jeżeli chodzi o plastik, o system kaucyjny, bardzo bym chciała, żeby zostało to spełnione. Chciałabym także, aby obietnica właśnie prowadzenia tego całego systemu kaucyjnego albo dbania o klimat była prawdziwa. Natomiast ja mam wątpliwości, bo słowa niektóre są piękne, tylko ja mam wątpliwości w stosunku do czynów. 4 lata niespełnionych obietnic i 4 lata zapowiedzi, które można nazwać jako expose kłamstw. Przecież Mieszkanie Plus to jest program niezrealizowany. Miało być 100 tysięcy mieszkań, dzisiaj premier zapowiada 200. Całkowicie niewiarygodny plan i całkowicie niewiarygodny człowiek. Mówimy o opozycji bezradności. Ja obserwowałem zachowanie opozycji w czasie expose. Zwykle posłowie opozycji w jakiś sposób wyrażają swoją dezaprobatę do tego, co mówi premier. Tym razem jednak bardzo rzadko można było taką dezaprobatę dostrzec, dlatego że premier pozbawia tlenu opozycji. Premier Morawiecki mówił bardzo dużo, ale o małej ilości konkretów. W wystąpieniu premiera można było słychać nawoływania dotyczące szerokiej współpracy w imię normalności, ale apeluje Lewica o coś innego, o szeroką współpracę w imię przestrzegania konstytucji. Premier mówił o tym, że są ważne problemy do załatwienia, ale nie powiedział, jak je rozwiązywać. Nie było mowy o płacy minimalnej, o podwyższeniu najniższych emerytur i rent. Mówił o wielu sprawach, które wydawały się zarezerwowane dla opozycji. Mówił o sprawach ochrony środowiska, na przykład o odnawialnych źródłach energii, o likwidacji plastiku, czyli także podejmował tematy, które, no, tak klasycznie można powiedzieć, były raczej zarezerwowane dla liberałów, czy nawet bardziej jeszcze dla lewicy. Pan premier unika między innymi właśnie dyskusji na temat drożyzny, która w Polsce jest, i inflacji, która jest bardzo wysoka. Unika, wręcz wprowadza w błąd, jeśli chodzi o podatki, bo pan premier mówi, że podatków nie podnosił, a tu nawet podatek od deszczówki się pojawił. Natomiast bardzo dużo mówił na temat plastikowych butelek. No bardzo dobrze, bardzo, bardzo się cieszę, tylko szkoda, że nie poruszył też tych ważnych tematów, które dzisiaj interesują zwykłych ludzi. Opozycja być może była zaskoczona wieloma propozycjami, które się pojawiły, bo znowu pojawiły się propozycje konkretne i za to będziemy rozliczani. Też do tego zawsze podchodziliśmy w ten sposób. Ambitne cele polityki rozwojowej, w szczególności polityki gospodarczej, przestawienie Polski na tory innowacyjności, również zwiększenie jakości usług publicznych od administracji po służbę zdrowia. To są ambitne cele, ale cele, które są realne w perspektywie najbliższych kilku lat. Jak pan komentuje działania opozycji? Borys Budka zapowiedział powołanie takiego zespołu szybkiego reagowania na expose, no, a poza paroma tweetami to właściwie nie widziałem tego zespołu. Znaczy, na pewno rzuca się w oczy brak kultury ze strony polityków opozycji. Oni zapominają, że są reprezentantami narodu, że reprezentują osoby, które dokonały ich wyboru, i zachowując się w tak niegodny sposób w polskim parlamencie, wystawiają też świadectwo osobom, które je poparły. Jeszcze nie widziałam, czy szybko reagowaliśmy, ale staraliśmy się jak najszybciej na bieżąco komentować to, co się działo, i tak jak rzuciłam okiem, to ten Twitter dobrze działał. Czyli to był taki twitterowy zespół tylko i wyłącznie, czy jakieś inne działania będziecie państwo podejmować? Podejmujemy działania teraz, przygotowując nasze wspólne wystąpienia, bo to jest rzecz. Będziemy też działać ustawodawczo. Czy pani w tym zespole uczestniczyła też? Właśnie jakie działania podjęliście? Wie pan, sytuacja jest teraz bardzo dynamiczna, ponieważ ja akurat brałam udział teraz w zespole do spraw praw kobiet. Więc pani była pani na sali? Byłam na sali, natomiast... Była pani w zespole szybkiego reagowania, czy to nie jest pani człowiek? Wie pan, ja reaguję na bieżąco i to widać też na moich portalach społecznościowych, więc oczywiście też zgłosiłam się, by zadać pytanie panu premierowi, więc proszę też patrzeć, o co będę pytać. Słuchajcie, lecę, zupę chcę zjeść. Dziękuję bardzo. Portal TVP Info. Wiesz więcej.